Właściciel wsi Terka, przez którą przejechaliśmy, Michał Krajewski. On rankiem jechał, tak jak my, w stronę wyższych gór w Cisnej. W Fredrowie mieli kamernie żelaza, on tam jechał w interesach. Wracał po zmierzchu. I proszę zobaczyć, jak już tutaj zaczyna być stromo na lewo. Właśnie w tym miejscu konie ciągną... I patrzymy na lewo, to już stoi ta kapliczka. Szczęśliwego powrotu do domu. Na lewo ją mijamy, nad samą przepaścią. W tym niebezpiecznym miejscu konie, które ciągnęły powóz, spłoszyły się czegoś, stanęły dęba i jeden uskoczył w prawo, czyli w stronę przepaści, pociągając ze sobą drugiego i cały powóz. No i zaczęły staczać się, wtedy jeszcze to zbocze nie było tak porośnięte jak dzisiaj. Zaczęły staczać się tym zboczem w dół, powóz się połamał, rozbruchotał, komierz podobnie. No i z okropnym rżeniem zginęły w nurtach tej rzeczki. Z powozu nic nie zostało, a pan Michał miał wielkie szczęście. Bo w momencie, gdy wóz się przewrócił i zaczął się staczać, on wypadł z niego. Zdążył złapać się jakiegoś młodego drzewka rosnącego przy drodze i nic złego mu się nie stało. Wiedział doskonale, że gdyby nie wypadł, mógłby skończyć tak jak jego konie. Dlatego od razu zaczął Bogu dziękować za ocalenie i jako wotum wdzięczności w tym niebezpiecznym miejscu postawił kapliczkę. Dlaczego mówię, że najbardziej tajemnicza? Bo zawsze przy niej płonie światełko, płonie jakaś lampka. No i dzisiaj powiecie, co w tym tajemniczego, czyż to problem zatrzymać się i zapalić? Owszem, to nie problem i turyści, którzy znają kapliczkę, czynią to. Na moment przerwę, bo na prawo odchodzi tutaj droga za moment do Łopienki właśnie. Stąd 2 kilometry taką leśną drogą można dojść do tej opuszczonej, wysiedlonej doliny, gdzie stoi po dziś dzień cerkiew.